Arkadiusz Rzosek dla portalu Fight Sport. Arek, jesteśmy tuż przed twoją walką z Bizewskim. Powiedz mi, wygrasz, przegrasz? Wygram. No bo takie głupie pytania. Wiem, że to proste pytanie, ale najprostsze, jakie mi przychodzi do głowy. Wygrana przed czasem, wygrana na punkty? Wiesz co, bardzo ciężko przepracowałem ten okres przygotowawczy. Naprawdę czuję się w bardzo dobrej formie, także no, jestem przekonany, że jak mam wygrać, no to teraz na pewno. Naprawdę jestem w dobrej formie, ja to pokażę. Nie nastawiam się nigdy na knockout, knockouty zawsze wychodzą same z siebie. Natomiast mam bardzo mocne uderzenie, biję celnie, szybko, tak, że uważam, że ta walka może się właśnie skończyć przed czasem, jak kilka moich poprzednich walk. Dwa razy się nie udało, do trzech razy sztuka, żeby było przed czasem? Tak, nawet byłem blisko podczas pierwszej walki, także myślę, że tym razem już tak poprawiłem się uderzenia, że jak raz porządnie trafię, to nie będzie to zbierać. Kibice murem za tobą tutaj będą, będziesz miał publiczność, obciążenie czy raczej pomoc? Na pewno pomoc. Wiesz co, przychodzi tu do mnie masa ludzi. Osobiście na mojej trybuny sprzedałem na tą chwilę 500 biletów, także masa osób będą miała na pewno bardzo mocny doping. I to na pewno mi pomoże, na pewno nie przeszkodzi. Czyli ten pas zostanie z tobą? Tak, zostanie, ma już swoje miejsce w mieszkaniu, także wcale go nie zamierzam stamtąd zabierać. Kamil Patrzuski dla portalu Fight Sport. Kamil, jesteśmy przed galą FEN20 w Warszawie. Krótka twoja opinia o walce Radka. Wygra, przegra? Nie może być innej opinii z mojej strony. Radek jest świetnie przygotowany, więc nie mam żadnych wątpliwości, że wygra tę walkę i to przed czasem. Czym zaskoczycie? Zaskoczymy tak naprawdę, czym my możemy zaskoczyć. Radek jest tak nieprzewidywalnym zawodnikiem, że tak naprawdę ten wachlarz jego technik jest tak bardzo szeroko przekrojowy, że możemy go zaskoczyć staszka wszystkim i tak na dobrą sprawę Radek ręką, nogą, kolanem wszystkim może go znokautować, także to pokażę ring. Najlepsza walka Radka to będzie? Myślę, że to będzie najlepsza walka Radka. Przeciwnik jest idealny dla Radka, jest twardy, idzie do przodu, takich najbardziej lubimy. Staram się cały czas zadać jakieś niemądre pytanie. Wygrasz jutro? Pojutrze, przepraszam? Tak, oczywiście. Na czym budujesz swoją pewność? Oczywiście na ciężkich przygotowaniach, bo to jest najważniejsze. Przepraszam, że jesteś tak zaskoczony tym pytaniem, ale powiedz Radku, przygotowanie poszło dobrze? Spodziewałem się takiego pytania, oczywiście. Przygotowania poszły według planu. Był gdzieś tam jakiś okres przeziębienia, ale to myślę, że każdy miał, a tak to generalnie na nic nie narzekam. Całe 3 miesiące ciężko przetrenowane, teraz tak naprawdę już nagroda, wyjście do ringu, pokazanie się przy tak dużej publiczności, to jest najlepsze, co może być. Możesz zdradzić, czym zaskoczysz przeciwnika? Zobaczycie wszyscy. Ring zweryfikuje i klatka zweryfikuje? Tak, oczywiście, to jest popularne zdanie, ring zweryfikuje, ale tak będzie właśnie tym razem. Wygrana na punkty, wygrana przed czasem? Oczywiście zawsze dążę do wygranej przed czasem, ale jak będzie, zobaczymy, klatka pokaże. I za to Ci bardzo dziękuję i trzymamy kciuki, żebyście dali dobrą walkę ze Stanisławem Zanieckim. Dziękuję bardzo. Stanisław Zaniewski, jesteśmy moment po tym, jak pytałem Radka Paczuskiego, on jest pewny, że wygranej. Ty jesteś pewny swojej wygranej? Oczywiście. Inaczej bym tu nie przychodził. Ale dwóch ludzi nie może wygrać. No nie może wygrać. No, wygra lepszy, nie? Czego się spodziewasz w tej walce? Dopingu publiczności. Stawiasz na nokaut czy na punkty? Raczej na nokaut. Ty czy on? Panie domku, jasno, że ja. Pytania wprost i pytam dzisiaj naprawdę ostro i szybko. Stasiu, jesteś przygotowany? Nie będzie potem tłumaczenia, że coś nie wyszło w przygotowaniach, bo często tak sportowcy mają. Nie będzie. Nigdy się nie tłumaczę. Z tego cię znam i cieszę się. Myślę, że dacie dobrą walkę? Na pewno. Na pewno będą fajerwerki. Więc na te fajerwerki, a możesz zdradzić jakiś plan na walkę albo co będzie takiego zaskakującego dla publiczności? Tak, objęcie obrotowe z kolanem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mateusz Rembecki dla portalu Fight Sport, witaj. Witam wszystkich, witam Cię. Dawno się nie widzieliśmy, Mateusz. No trochę minęło, o ile to? No ze 2 lata przynajmniej musiałeś do Warszawy przyjechać, żeby się spotkać ze mną. Tak właśnie było. Wygrasz w sobotę? No pewnie, że tak. Na czym budujesz swoją pewność? Na moich umiejętnościach. Przygotowanie było dobre?
Bardzo dobre, ciężko przepracowałem ten okres i po prostu nie mogę się doczekać tej walki. Tak jak to kolega tutaj, który siedział obok mnie, powiedział, że to jest walka, to jest tylko nagroda. Powiedz mi, to będzie tak krótko trwało, czy będzie długo trwało? Może i krótko, może i długo, zobaczymy. Chciałbym walkę skończyć przed czasem, jeśli będzie 5 rund, to też w to mi graj. Nie chciałbyś się dłużej pokazać publiczności? Chciałbym, fajnie. Bardzo lubię doping, to jest wspaniała sprawa, ale w MMA to też nie do końca o to chodzi. A jeśli skończę szybko, efektownie, to też wszyscy będą się z tego cieszyli, bo to będzie dla nich gratka. Typ na walkę? Ty wygrasz, on wygra, przez co? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Rozumiem. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Jestem po prostu przygotowany na wszystko. Mateusz, dziękuję i cóż, życzę powodzenia, dobrej walki. Marian Żółkowski, witaj. Witam. Marian, wielkie wydarzenie, Gala Fan 20, Warszawa, wiemy to wszyscy już, jak to wszystko wygląda. Wygrasz tą walkę? Oczywiście, że muszę powiedzieć, że wygram, no ale wierzę w to, że wygram. Rozważasz takie scenariusze, uda się, nie uda się? No wiadomo, że człowiek myślący musi rozważyć wiele scenariuszów, ale no jestem dobrej myśli. Jesteś dobrze przygotowany? Myślę, że bardzo dobrze. Z tych rywali, których tak oceniam, widziałem, myślę, że to jest chyba najtrudniejsze, z jakim przyjdzie ci się zmierzyć i ze względu na gabaryty i umiejętności graplerskie. Też to tak widzisz? Miałem kilku rywali, myślę, na podobnym poziomie, ale no w danej chwili jest no na pewno najmocniejszym przeciwnikiem, jakiego miałem chociażby w ostatnich 2 latach. Bruce Lee mówił, że nie boi się tego, kto ćwiczy 1000 technik, tylko tego, kto 1000 razy ćwiczy jedną technikę. Tobie wchodzi jedna technika podobno. Trójkąt z dołu wyjdzie? Ale to ta jedna technika wchodziła na Jacka Kryfta, a tak to jestem zawodnikiem, który w różne sposoby poddaje, kończy walki, no ale kurczę, jakby miała wyjść ta technika, no to nie byłbym jakoś zły na to. On ma tą słynną latającą balachę, rozmawiałem z nim o niej i powiedział, że on jej w ogóle nie planował, a na treningach w ogóle mu nie wychodziła, wyszła mu w walce. Myślisz, że jest to możliwe? A Mateusz, tak? A w której walce wyszło mu? Z Marcinem Bandelem. A tak, na zasadach parterowych, tak, widziałem to. No, to jest bardzo dobra technika, raczej się jej nie stosuje w MMA, ale aczkolwiek widziałem, że to zrobił, a jeśli jest zawodnik, który coś takiego zrobił, to równie dobrze może to zrobić ponownie w każdej sytuacji, więc liczę się z tym. Twój typ na tą walkę, w sensie poddanie, knockout, decyzja punktowa? Knockout. Ogólnie lubię Mateusza, więc nie chciałbym go znokautować, ale no, wychodzimy do walki i myślę, że mam umiejętności na tyle dobre, że mogę go znokautować. Marian, życzę wam dobrej walki i żeby się nikomu nic nie stało. No dziękuję.